byliśmy po cudach. Wiemy, że nie nosili przy sobie pieniędzy, nie? Wtedy. Przynajmniej apostołowie. Czyli mamy drugą ewangelizację, taką, jak to dzisiaj nazywamy, że się zbiera ludzi, że ktoś występuje, ktoś gra, ktoś mówi świadectwo, nie? No tu Bóg dokonał przez ręce apostołów tego cudu. Ten człowiek zaczął nawet, jest takie określenie, że nawet zaczął podskakiwać. Stanął, chodził, ósmy werset czytam, wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. Nie? Czyli jakimś tanecznym krokiem w ogóle rapował, bujał się, czy jak tam. Fajny jest taki szczegółowy opis. Zobaczcie, nie? Że mówiliśmy o radości, nie? Że jest tym taką kluczową cechą chrześcijanina i że ona ma efekty. Nie? No to zwykle to, tam myślimy, że to tak uśmiech, no jakieś miłe słowa, nie? Tak radość się tego, a tutaj widać, że też przez podskakiwanie, nie? Przez podskakiwanie, jakieś takie chodzenie długo, no bo on nie używał nóg, nie? Bo był tam od iluś lat sparaliżowany, czy tam jakoś, no, kulawy, czy coś tam, a teraz właśnie może używać nóg, no to właśnie chodzi cały czas, nie? Chodził, wszedł do świątyni, przechadzał się, podskakiwał, chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga, nie? Czyli zobaczcie, komunikat nadany, komunikat odczytany, nie? Że oni widzieli, że te jego chodzenia i pląsy, no to są z tej radości na chwałę Boga, że on tak się poznaniem Boga i tym, co Bóg zrobił dla niego, on się tak cieszy, dlatego taki jest ekspresyjny. Ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. Gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przysionka zwanego Salomonowym. Czyli to mamy kontekst. Ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie? I dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wszak Mojżesz powiedział: proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama. A w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił,
odwracając każdego z was od złości waszych. A gdy on mówił do ludu, przystąpili do niego kapłani, dowódca straży oraz saduceusze. Oburzeni. No to to już sobie zostawimy. Mamy kolejne, drugie kazanie, zapewne pełne, nie? Cały wywód apostoła Piotra. No widać, że wczoraj tamśmy zadałem to pytanie, co było tym nadrzędnym elementem świadectwa. Nie? I tamśmy spekulowali, że te cuda, nie? I znaki, ale zobaczcie, że jeśli by te cuda i znaki były w jakiejś takiej ogromnej liczbie i one byłyby głównym takim sztandarem Kościoła, to co tu się wydarzyło? To nie byłoby tego zbiegowiska. Nie? Że widać, że te cuda, znaki, owszem, działy się, ale nie było to takim, wiecie, idą, a tu wszystko się, wiecie, drzewa się przechylają i tak dalej, nie? Że ten cud spowodował zbiegowisko, czyli był czymś niezwykłym. Jakby był czymś zwykłym, no to by zbiegowiska nie spowodował. Nie? To taka obserwacja, że tutaj, owszem, cuda były, ale niekoniecznie tak, jak nam się wydaje. Mamy ten cud, mamy zbiegowisko, mamy ludzi przygotowanych, mamy ludzi ze znakami zapytania, mamy ludzi szukających. I Piotr im opowiada. Pamiętacie, jak poprzednie kazanie mieliśmy? Była kontrowersja, werset, zobaczcie, 39. Dokładnie 38 i 9. 38. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Nie? No i część chrześcijan, może nie chrześcijan, część ludzi, którzy się powołują na Biblię, mówi, no zobaczcie, są dwa warunki otrzymania przebaczenia grzechów, nie? Czy otrzymania Ducha Świętego, nawrócenie, czy uwierzenie w Jezusa i chrzest. No i teraz porównajcie drugą mowę, gdzie jest o tym samym. Ten sam autor, ten sam kontekst, parę dni później. I co? I? Głupi wniosek. Absolutnie o to nie chodzi. Zobaczcie, w tym kontekście już Piotr absolutnie o chrzcie nie mówi. Tylko kiedy woła, kiedy wzywa ich już do nawrócenia, 19 werset, zobaczcie, przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Tyle. Kropka. Do widzenia. Nie? Czyli widać, że tamten trop, gdybyśmy mieli tamten jeden werset i nic więcej w całej Biblii, no to moglibyśmy rozważać, czy tak, czy śmak, czy nijak. Ale kiedy mamy zaraz obok kontekst i druga wypowiedź i on już o chrzcie nie mówi, to znaczy, że tamten użycie chrztu było sytuacyjne. Bo co mamy robić? No tak, no uwierzcie i ochrzcijcie się. Nie pokażcie to publicznie. Nie? To jest nakaz, tego Bóg chce, tego nie kwestionujemy. Ale teraz, kiedy Duch Święty zamieszkuje, kiedy następuje odpuszczenie grzechów, to ten werset precyzyjnie nie odpowiada. Tu widzicie, że już podaje całkiem inny warunek. Tylko wiara. Tylko zwrócenie się z wiarą do Jezusa po odpuszczenie grzechów. Daje ich odpuszczenie. No i kropka. Także to taka teologiczna, można powiedzieć, zobaczcie, jak to jest zasada, że Biblia tłumaczy samą siebie. Nie? Że wystarczy niekiedy czytać dalej. Niekiedy czytać może inny list tego samego autora, żeby zobaczyć, o co chodzi. Dobra, co tu ciekawego? Znowu ostro jedzie po tych Żydach, a wyście go zabili. Nie? Możemy patrzeć na te zmiany i podobieństwa, nie? Czy co się zmieniło, co jest podobne. Podobne jest, że mówi o grzechu Żydów, to wyście go zabili, ale mocno dosyć tę klauzulę nieświadomości tutaj, nie? Tam mniej o tym było, tam raczej był ten, a wyście go zabili, nie? Tu jest, że w nieświadomości działaliście, no teraz się nawróćcie. Nie wiedzieliście wtedy, robiliście źle, ale teraz się nawróćcie, nie? Czyli bardziej, można powiedzieć, dokłada łaskę, nie? Do tej informacji o grzechu, o tym, że czeka ich potępienie. Tu mocniej akcentuje
łaskę i mocniej akcentuje boskość Jezusa. Nie? Gdzie byście to znaleźli, ten ślad, znaczy, no nie ślad, coś więcej, no kiedy pokazuje im boskość Jezusa, w których wersetach czy miejscach tej mowy? 16. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię. Tego, którego widzicie i znacie, wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie, nie? Że mówi o Jezusie, bo wcześniej zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świat przez wiarę w imię Jego, nie? Tu cały czas kontekst jest Jezusa, że trzeba Żydom, którzy wierzą w Boga, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, nie? Bóg ojców naszych, ale mówi, że mają uwierzyć w Jego Syna, bo uwielbił Syna swego Jezusa, którego tego, przez wiarę w imię Jego. To teraz studiujemy też list Jakuba, to tam często jest właśnie, że jest ta wiara, ta żydowska, taka, no, że jest Bóg, jest jeden Bóg, jest tam pewna prawda o Nim, jakieś Jego moralne objawienie, nie? Ten stary zakon, no to Żydzi mówią, no ale przecież my wierzymy w Boga, co oni chcą? On mówi, nie, no macie uwierzyć w Jezusa i ta, jeśli uwierzycie w Jezusa, to się zmienicie, to zaczniecie inaczej postępować, zmieni się wasze życie, pojawią się całkiem dziwne uczynki w waszym życiu, nie? Ale to będzie skutek wiary. Katolicy jak czytają Jakub, mówią, o widzisz, uczynki są potrzebne do zbawienia, nie? To guzik prawda, to całkiem o czym on właśnie takim Żydom jak katolikom, co wiecie, chodzą do kościoła, czy tam oni do synagogi od dziecka, i nic niewiele jarzą, tylko no, że jest Bóg, no to są przekonani, ale ich życie to jest biznes, many i tak dalej, nie? I w ogóle się Bogiem w swoim prywatnym życiu nie przejmują. To jest mniej więcej analogia do społeczeństwa katolickiego. On tłumaczy im, że nie wystarczy tylko wierzyć w Boga, ale trzeba zaufać, zawierzyć, nawrócić się do Jezusa i wtedy nastąpi to nowe narodzenie i wtedy nastąpi przemiana życia. I tu właśnie, no tak najpierw im mówi, zabiliście grzech i tak dalej, a teraz pokazuje, co czyni wiara w Jezusa. I nazywa go jeszcze, zobaczcie, 15 werset, sprawcą życia, nie? Synem Boga, nie? Wcześniej, w 13, syna swego Jezusa, nie? I mówi, że jego imię, wiara w jego imię, czyli w jego osobę, sprawia no, tę różnicę, nie? Daje odpuszczenie grzechów i tak dalej. Tu jeszcze jest ten taki element eschatologiczny, on się pojawia w pierwszym kazaniu, pamiętacie o tym Joelu, nie? Że te znaki, a potem przyjdzie koniec, nie? Tam już się pojawia ten dzień ostateczny, no to tutaj też ten czas ostateczny się pojawia. W wersecie aż do 21, aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, nie? Że Jezus czeka w niebie, tu macie go przyjąć, uwierzyć, w sensie uwierzyć w niego, ale jeszcze czeka to odnowienie wszechrzeczy i on już jest tam przygotowany, już zaraz może wrócić. No taką też ważną rzeczą jako zastosowanie, 12 werset dla nas. Dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą, albo można podkreślić własną pobożnością, sprawili, że chodzi? Tam było to, że pewnie się młodym winem, nie? Czyli też tłumaczy pewne, a tu pojawia się kult świętych. I zobaczcie, jak apostoł, jak papież, taki tytuł na pomyśl dziś, jak papież walczy z kultem świętych. Tu mamy tego przykład. Już się zaczynało takie, ale moc mają, anioły, ale, albo męże Boże zstąpiły. Nie? No nic z tych rzeczy. To imię Jezusa, to Jezus czyni cuda. My tylko informujemy. To Bóg Abrahama uwielbił Jezusa. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg ojców naszych uwielbił Syna swego, abyście wy w Niego uwierzyli. Taki piękny przykład tego, by nie na sobie koncentrować wzrok ludzi. Będziemy dokonywać wielkich rzeczy, Bóg będzie
zmieniał nasz charakter, ludzie się będą dziwić, dlaczego on się zmienił, albo dlaczego taki jest, albo dlaczego tak no, niezwykle postąpił w sensie pozytywnym, ale my mamy cały czas pokazywać, nie ze mnie, ale to z Niego. I nie dla mnie chwała, ale dla Niego. Nie? To jest trudna sprawa. Trudna sprawa, trzeba o tym pamiętać i ta lekcja tutaj apostoła Piotra niech pozostanie każdemu z nas w pamięci. Nie abyśmy to własną mocą albo własną pobożnością zrobili. To Bóg zrobił. I Jemu. Jego chwalcie. Ja tyle. Jeśli ktoś chciałby coś dodać z tego kazania, swoich jakichś przemyśleń, to proszę. Jeszcze jak na początku tam mówiłeś o tym, że tutaj przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga, to mi się przypomniał ten obraz zmartwychwstałego bodajże. Silnego apostoła zapnęli, chcieli go tu kropnąć, a ten się zaczął cieszyć. Tak. I oni w takiej konsternacji... Co się wariat jakiś. Się dzieje. No tak, to jest dobra scena, dobrze zagrana, nie? Że jego ta radość ze zbawienia, radość ze zmartwychwstania jest do takiego jakiegoś ześwirowania trochę podobna, nie? Okej, okay, ktoś jeszcze? Że to jest odwalne. Tak. Kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Nie? Że to jest... To właśnie też pokazuje, że uwierzenie w Jezusa to nie jest tylko jakiś taki dodatek do życia. To jest istota życia. Albo uwierzysz w Jezusa, albo nie uwierzysz i będziesz potępiony. A kiedy Jezus przyjdzie, no to właśnie tych, którzy nie uwierzą, oddzieli. Oddzieli i ich koniec będzie tragiczny. Dzięki. Jeszcze tak dla mnie, znaczy o tym już trochę było, ale ten 14-15 werset, że on tak wprost tak między oczami zapaliście się i zabiliście. Nie wiem, że tam zbłądzili czy coś, tylko no tylko tak. Tak. To wy macie swoje grzechy na sumieniu, nie? To nie, że tam wszyscy ludzie są źli i tak dalej, nie? To wy pamiętajcie, zrobiliście coś paskudnego wobec Boga, nie? Każdy z nas może to powtórzyć, nie? Nie takie rzeczy jak Żydzi wtedy, ale inne. Też obrzydliwe.